kwot oraz wiele nagród pieniężnych. Szczegóły na loteriach Hochland.pl. Hochland, to jest pyszne. Oscarowe hity tylko w Canal Plus. Niesamowity duet Meryl Streep. Co, ty już nagrywasz? Dobra. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy cześć, Majka, mordo! Witam! Co tam, jak tam? Może parę słów do mikrofonu, panie Krystianie. Zajebiste jest Borowie, mówię to wszystkim od razu. Bardzo fajny klimat, dobrzy koledzy. Jest wszystko elegancko, nie? Jakby nie było. Żyjemy tutaj jeszcze do czerwca. Co byś chciał powiedzieć? Ja się nie wypowiadam. Słyszałem, że jesteś zakochany. Jest, lecimy dalej, dawaj. Czekaj. Oglądam sobie muzyczkę, słuchamy. Gitara jest. Tu chłopaki zaraz na trendy wyjeżdżają. Jedziemy. Siemano, kolano. Tu chłopaki czekają na telefony. Masz ten mikrofon, głupi. Patologia, dobrze znam ją, się nie wstydzę, takie życie. Życie kolemnicze. Tu chłopaki tutaj dzwonią, siedzą na Facebooku. Tam pan Krzysiu. Ciabara. Dyżurka elegancka, jakby nie było. Exclusive. Dobrze jest. Dziękujemy. Lecimy. Zapraszam na mój pokój ogólnie, nie? Dawaj na czwórkę, bobo, jedziemy. Taki klimat do środka, tutaj właśnie. Taki klimacik, świątecznie trochę. Kuczki lecą w ciabarach. Z kim co gadasz, rozejdzie się uważnie. Od nas dobra rada. Może pójdzie na farcie i ominie. Tu trzymasz wszystko. Tutaj? Kochać, jak to łatwo powiedzieć, tak. Dziś nie czuję się najlepiej, od rana tylko biedę klepie. Tracę nerwy, chyba zaraz komuś ciosa wlepie. Nie wolno tracić głowy, jutro dzień zupełnie nowy. Tak jest. Dobrze. No i tyle, dziękuję. Dziękujemy. A gdzie jest gitara? Lecimy na bardaszek. Go. Wziąłem wszystko tu. Chodź na bardaszek. Tutaj, o, bracia, chodźcie na chwilę. Tu jeden z barali, tu jeden zapakowany, tutaj żółki. Siemana. Siemano. A tu jest. Lecimy. Plantujemy na bardaszek, gikory. Bierzemy maszyneczkę, ciach. Idziemy obcinać główkę. Co tu jest? Tu jest. Wow. Lecimy z tematem dalej. Nie kamery mnie. Tu ładnie jest już szyczki powieszone na suficie. Czekaj. I tak nie zgadzam. My chłopaki ze środka, leci ode mnie zwrotka. Życie nie jest wspaniałe, marzenia nie są małe. I tak ten czas nie mrawy, nie ma więcej życia od kawy. I teraz my chłopaki ze środka, leci ode mnie zwrotka. Życie nie jest wspaniałe, marzenia nie są małe. I tak ten czas nie mrawy, ma więcej goryczy od kawy. I tutaj sprawy. Nie. My chłopaki ze środka, leci ode mnie zwrotka. Życie nie jest wspaniałe, marzenia nie są małe. I tak ten czas zdaniem rawy, nie ma więcej goryczy od kawy. Słowie nudzi, no dobra, ale zakończmy już ten temat, bo chcę powiedzieć wam, jaki czasem mam dylemat. Czy iść na siłkę, czy skoczyć melarz, choć na nim nigdy nie poniosłem. Natomiast moje złe zachowanie na tą drogę kiedyś zniosło, ale teraz czuję się. Cześć, z tej strony Firgo, mam 18 lat, w tym ośrodku jestem już drugi rok. Jest to ośrodek w Borowie, jest tu bardzo przyjemnie, jak i wręcz fajnie. Mój ośrodek jest to już trzeci, ponieważ narozrabiałem trochę, no i niestety tutaj trafiłem. A od ośrodków zacząłem już od roku 10, jak skończyłem 10 lat, pierwszy ośrodek to był MOS, następnie to był w wieku 13 lat schronisko i następnie trafiłem tutaj w wieku 16 lat, jestem tutaj drugi rok, mam już 18 lat. No i trafiłem tutaj, bo rozrabiałem, tak? No co tam robię, biłem się, no kradłem trochę, zresztą tam wiecie. Źle się zachowywałem w szkole, tam bójki, takie rzeczy, takie sprawy i co. I w tym ośrodku bardzo się dobrze czuję, sobie rozwijam się, kurde, fizycznie, jak i naukowo uczę się angielskiego języka już no dobre 3-4 miesiące. Na siłownię chodzę tutaj też drugi rok, właśnie mamy tutaj siłownię, drążki, ping-ponga mamy sobie, gramy wszystko co robimy, co możemy. No, jest tu spokój, cisza, jest fajnie, no
I co mam mogę tu powiedzieć, że mam plany na życie, sobie ułożyłem już to i jak, miałem dużo czasu, no, ułożyłem sobie w głowie trochę, zdałem sobie sprawę, tu powiedz, ściągałem wnioski, tak, z zachowania, co tam mogę zrobić, co mogę poprawić, to poprawiłem, jeszcze nadal nad sobą pracuję tam, wiadomo, każdy ma tam jakieś niedociągnięcia swoje, no i tak dalej, no i co, i tyle, dziękuję, zapraszam do nowego filmu. Cześć, jestem Miłosz, mam prawie 18 lat, trafiłem do domu w Borowie 19 grudnia, prawie rok czasu temu. Bardzo dużo się zmieniło w moim życiu, odkąd tutaj trafiłem, trochę się pozmieniało. Teraz chcę wyjść na ludzi i powoli to robię. Przedłużyłem ośrodek, żeby ukończyć tutaj szkołę, bo na wolności nie wiem, czym skończył, nie wiem, czym dał radę. I bardzo polecam ten ośrodek. Bardzo wspaniałego dyrektora, który zawsze nam pomaga. Kadra w Borowie jest bardzo w porządku. Wychowawcy zawsze staramy się pomóc jak tylko mogą. Lepszego ośrodka to nie znajdziecie nigdzie. Czemu to właśnie, że moją? Zrób mi zdjęcie na niej. Tak. Tylko równo, stąd. Nie po co? No to jak na razie, to nie się to. Robimy to dla siebie! Siemano, jestem Michał, mówią na mnie coachu. Siedzę już tutaj w tym ośrodku 11 miesięcy. W czerwcu wychodzę w końcu na wolność. Po kurde kilku latach od siedzenia w ośrodkach. Byłem już wcześniej w MOS-ie. Jak miałem 14 lat trafiłem, siedziałem tam półtora roku. No i ogólnie nie jest za ciekawie, nie? Tak siedzieć w ośrodku. Bo to jednak ta wolność, te dni zabrane z życia, nie? Jest... Boli to bardzo, nie? Z jednej strony, ale z drugiej strony idzie się bardzo dużo nauczyć poprzez takie ośrodki, nie? No i ogólnie zajebiście, nie? Powiem wam, wyjdę w czerwcu stąd, z tego ośrodka i mam takie plany. Ogólnie mam dziewczynę, znalazłem sobie dziewczynę. Bardzo ją kocham, jest moją kobietą mojej miłości. Kobietą mojej miłości. Nie, jest kobietą mojego życia, bardzo ją kocham. No jest trochę starsza ode mnie, ale no to nie ma różnicy takiej, nie jest aż taka starsza. Ale jest w porządku, bardzo ją kocham, ona mnie bardzo kocha, doceniam to co dla mnie robi. Ona też to docenia co dla niej robię. I bardzo się kochamy nawzajem i myślę, że mi z nią wyjdzie. Nie no i ogólnie wiecie, będzie zajebiście, nie? Wyjdę sobie w czerwcu stąd i mam takie plany, żeby zamieszkać z nią. Nie będę zdradzał gdzie, bo to wiecie, ważne, nie? No będę mieszkał po prostu z nią, mieszkał ona sama na tą chwilę, ale jak wyjdę to chciała, żebym zamieszkał z nią i bym się cieszył po prostu, bo dla mnie to będzie jakiś start, nie, na początek, bo gdybym jej nie poznał, to w sumie nie wiem, co bym zrobił. Ciężki start, nie wiem, od czego miałbym zacząć, nie, a tak po prostu jak będę u niej, będę miał gdzie iść do niej, na przykład będę miał gdzie spać, będę miał co jeść w ogóle, nie, to będzie to dla mnie dużą motywacją i dobrym startem, nie, no i...
Wyjdę i będę tam z nią mieszkał i od razu wyjdę, nie wiem, gdzieś tak z tydzień czasu, odleżę, odsiedzę w domu i w ogóle. No i zacznę już szukać pracy i chciałbym iść do pracy normalnie i zacząć pracować, założyć rodzinę, mieć, kurde, normalne życie, nie? Takie, a nie takie, się tułać znowu po jakimś kryminale czy coś. Wcale nie potrzebne nikomu tego nie życzę, nie? No i tego nie życzę wam w ogóle nikomu, nie? Żeby trafił gdzieś tam do jakichś ośrodków w ogóle, bo to jest najgorsze, co może być, nie? Nie, że w ośrodkach jest coś, bo wcale absolutnie tak nie mówię, nie? Tylko chodzi o to, że po prostu, wiecie, te dni, które się przesiadujecie tutaj w ogóle, to jest w tym młodym wieku, to jest zabranie sobie samemu, bo to z własnej winy siedzisz, tak? I to jest właśnie zabranie sobie tych najlepszych dni życia, nie? Że tak powiem, z małolata, nie? Sam nie jestem, mam 18 lat dopiero. No ale jeszcze całe życie przede mną, nie? A wyjdę stąd, tak jak wam mówię, nie? Ona chce, żebym z nią zamieszkał po jakimś tygodniu, czy jakoś pójdę do pracy, zacznę pracować, będę zarabiał pieniądze, ustawię się, myślę, że będzie dobrze. Chciałbym gdzieś za granicę wyjechać, żeby zrobić jakieś dobre pieniądze. No i myślę, że będzie zajebiście, nie? Ustawię się i a rozumiecie, nie? Chłopaki, o co chodzi w tym życiu. Ogólnie to nie, mam życie takie trochę, nie? Nie powiem, że jest kolorowo, nie? Bo nie zawsze wszystko miałem. Tak muszę teraz postawić na swoim i wiedzieć, czego chcę. Mam kilka celi, do których chcę dążyć. I powiem wam, że nie jest to łatwe, na przykład po wyjściu z takiego ośrodka, nie? Dążyć do celu, którego się chce, ale ktoś chce, naprawdę chce dążyć do tego celu, to wierzcie, że dacie radę, nie? Ja wam to mówię, dacie radę, nie? Na pewno, bo to jest możliwe, tylko po prostu musicie powiedzieć sobie, a nie, że robicie to dla siebie, a nie dla kogoś, nie? Rozumiecie? No, bo tak to ciężko, jakbyście robić dla kogoś, to tam na przykład ta druga osoba coś tam nie zaakceptuje i w ogóle, no będzie tak, a dla siebie, jak będziesz robił, to będziesz wiedział, że robisz to dla siebie i będziesz miał taką dużą motywację. Ja na przykład, nie, teraz jak tu przyjechałem, nie, to ogólnie byłem w ogóle taki mieszany, nie, tak ciężko mi było w ogóle wszystko ogarnąć w ogóle, nie, ciężko, nie? I słuchajcie, nie, i odkąd tu siedzę już przez kilka miesięcy, nie, czuję sam to po sobie, nie, w swojej głowie, nie, że mam inne myślenie w ogóle, zajebiście, nie, powiem wam szczerze, nie, tak, mam tak inaczej myślę, nie, zanim coś zrobię, myślę nad tym, nie, zanim coś zrobię i nad konsekwencjami w ogóle, nie, a wcześniej to miałem tak, robiłem i dopiero potem myślałem i mówię, o, mówię, a. No ale teraz jest tak właśnie, że coś mam zrobić, to pomyślę, mówię, nie, przypał będzie, mówię, lepiej nie, mówię, minę, będzie przypał i co, i znowu gdzieś pójdę siedzieć i będzie, co tego, i właśnie mam takie myślenie, mi się zmieniło w ogóle, żeby, nie wiem, żeby się ustawić, żeby mieć kobietę, żeby mieć pieniądze, o, teraz zdaję prawo jazdy, nie, zdaję prawo jazdy, mam prawie 20 parę godzin, umówiłem się na test właśnie, myślę, że go zdam, już drugie podejście, trzymajcie kciuki za mnie, myślę, że go zdam, jak zdam, to będzie zajebiście, będę się cieszył, zdam prawo jazdy w ośrodku, to mnie bardzo cieszy, że mogę zdać prawo jazdy, bo na przykład jakbym wyszedł na wolność, to bym dał je, ale dopiero po kilku, nie wiem, za jakiś rok czasu albo coś, żeby zarobić te pieniądze na to prawo jazdy, nie? No i ogólnie jest zajebiście, cieszę się, że się tak zmieniłem, że ten ośrodek mnie tak zmienił, bo gdybym był na zewnątrz, to w ogóle bym inaczej myślał, miał inne myślenie, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Cześć, jestem Dominik, za 7 miesięcy 18 lat, jestem w ośrodku wychowawczym od prawie 2 lat. Ogólnie polecam ośrodek MOW w Borowie, bardzo fajny ośrodek. Ogólnie to przedłużam ośrodek i po ośrodku to zamierzam iść do liceum, ale a po liceum, no w sumie liceum to gastronomiczne, zamierzam iść na kucharza. Ale plany trochę niby legły w gruzach, bo w ośrodku jestem, ale plany dalej będę starał się utrzymać, bo liceum, studia, no i praca, rodzina. Chyba to wszystko. Siemano. Siemaneczko. No tutaj my jesteśmy sobie zawodnicy Borowia. No, imiona nie może nie świruję, co nie? Co, trwają przygotowania do mistrzostw. 14 są mistrzostwa tu u nas w Borowiu, na hali. Tam gruba impreza ogólnie, wydarzenie eleganckie, mistrzostwa. Na zamiar mamy je wygrać, no bo pod pieczą jesteśmy pana Łukasza Mikulskiego. No, dużo treningów trenujemy od początku roku, tu jesteśmy. Od września trenujemy, jak i ile wlezie.
No co, dobrze jest, co nie? No i co, tutaj dwie takie głowy drużyny, co nie? Trzymają ten zespół, co nie? No bo to prawda. No co, no sobie coś powiedzieć. Jak trener mówił, nie? No tak. No i tak, no co, no mistrzostwa są, wiesz, no zaraz mistrzostwa. Dzisiaj też trening mamy o 18 na hali. Trenujemy bardzo ciężko, jedziemy co tydzień na jakieś mecze ligowe. 3 razy w tygodniu mamy treningi, przygotowanie trwają cały czas ostro. No tak, tak jak koleżka tu powiedział, no taka prawda, co nie? Po to, żeby wygrać, to nie idziemy po drugie, trzecie miejsce, po jakiś medal, tylko jedziemy po puchar. Po puchar lecimy tutaj, żeby tutaj coś osiągnąć w tym ośrodku, żeby coś pozostawić chociaż po sobie, co nie? No taka prawda, co nie? Tu chłopaczy na granatę atakują, na obronie trzymam, wiem, no i tyle, że no co, grubo będzie. Zapraszamy na 14.2019 kwietnia. Zapraszamy na te w Borowie. Wszystkich fanów ma w Borowie, zapraszamy w Borowie. Serdecznie na Mistrzostwa Polski. No a najlepiej to fanki, co nie, żeby były. Fanki, tak. No. Czyli derki będą, wszystko no. Będzie zaplanowane. Tylko reklama będzie dobra, co nie? No. No i ten Garmolin niech przyjedzie, jak przyjadą te chłopaki z ligi, będzie dobrze, co nie? No i będzie elegancko. Mamy zamiar to wygrać, już wiecie, no. Dokładnie tak. Gdzie to? Taki mały klip. Dawaj, co roku się zmieniają takie rzeczy, że prawo łączy. Tak blisko trzyma tą kamerę, że pryszcza będziemy widać człowieku, albo kawałki jedzenia. A co się nazywa? Da się robi. No po co tutaj nie muszę zgadzać, co mam wcale możliwe? Dawaj, nagrywaj. Co jest, przegrałem się, jazda, z nimi musimy wygrać, bo jak nie to jazda, czaisz to? Jazda, taki ty gdzieś, tak jo. Jesteśmy w ośrodku, nie wolno przekinać. Jakieś polki zwykłe. Jazda, jedziemy. Trzeba wygrać, ale... Co jest? Dosz. Nazywam się Daniel, siedzę tu już 3 miesiące. Wcześniej siedziałem 2 lata w Wojnowie, też w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Tu jeszcze posiedzę z 1,5 roku. No i chcę wyjść z tych ośrodków, chcę zapomnieć to, co było. Już nie chcę tak żyć, jak żyłem do tej pory. No i ogólnie chcę mieć swój dom, rodzinę, no pieniądze jakieś, tak, żeby utrzymać no, się. No i jakoś tak, no i tyle, no. Nazywam się Kuba, pochodzę z Łodzi, mam 18 lat, za niedługo mam 19, siedzę w ośrodku już z rok i przez ten czas miałem dużo do przemyślenia nad rzeczami, które popełniałem, robiłem i szczerze mówiąc cieszę się, że tutaj trafiłem, a nie gdzie indziej, bo mógłbym trafić gdzieś indziej i nie poradzić sobie. I też dziękuję swojej mamie, dziewczynie, bo cały czas mnie wspierają, pomagają, rozmawiają, a to dla mnie naprawdę jest bardzo cenne i potrzebne w tej sytuacji. I mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, że nie stoczę się dalej, że wyjdę na prostą, że sobie w życiu po prostu poradzę. Mam nadzieję, że się nie powtórzą te błędy, które popełniałem, bo nawet nie chcę się tym chwalić, co robiłem. Chcę po prostu o tym zapomnieć i nowe życie prowadzić.
Brawo. Nazywam się Piotr. To jest mój pierwszy ośrodek. W ośrodkach jestem już ponad rok, rok i dwa miesiące. Po ośrodku idę do liceum zaocznego, znajduję pracę, robię maturę, nad studiami się jeszcze zastanowię. Właśnie jestem w trakcie treningu. W życiu myślałem, że nie ma dobrych ludzi, dopóki nie trafiłem do tego ośrodka. Dali mi motywację, dali mi pasję, pokazali mi, że można. Chcę w życiu być kimś, kiedyś będę duży. Mam nadzieję, że w życiu mi się uda spełnić moje marzenia, a mam dobre priorytety. W ośrodku jestem tutaj za błahostki, nie chodziłem do szkoły. Robiłem takie różne głupoty w szkole. W życiu nie kradłem. Nigdy nie ćpałem twardych narkotyków. Czasami zdarzyło się zapalić trawę, ale to też okazyjnie. Stronie od alkoholu. W życiu się naoglądałem dużo tego. Jestem grzeczny i trafiłem tutaj za błahostki. Siła jest pompa, robię klatę. Mama zawsze mi mówiła, żeby traktować ludzi ze wzajemnością. To jest nieprawda, bo gdy traktujesz człowieka ze wzajemnością, agresja rodzi agresję. Jeżeli powiesz mu, ej ziomek, uspokój się, a on leci do ciebie z łapami, jeżeli to nie pomoże, to oczywiście. No, ale powiesz mu, uspokój się, i on skuma, że jesteś w porzu, się uspokoi. Tak się załatwia problemy. Dyplomacja. Przemoc rodzi przemoc. Tak nie można żyć. Widzimy, wiesz, słuchamy. Siła z wami. Dzień dobry. Teraz idziemy przeprowadzić wywiad z przyszłymi mistrzami Polski. Zapraszam. Na pokój numer 6, sala 6. Idziemy tutaj, wchodzimy, proszę bardzo, zapraszamy. Kamera, proszę tutaj. Witamy, witamy przyszłego mistrza Polski. Jak wrażenia przed meczem? Dobrze, w porządku. Coś jeszcze? Proszę się wypowiedzieć bardziej, jaki jest plan na mecz, jakieś coś macie zaplanowanego? Zaplanowane to nie bardzo, ale no. Mamy zaplanowane, żeby zdobyć tego mistrza. Ogólnie. Coś jeszcze? Wypowiedz się bardziej. Rozumiem sobie wypowiedź na ten temat. Dobra, cięciu jeszcze raz. Idziemy dalej. O, tu jest przyszły mistrz Polski. Witam. Proszę wypowiedzieć na temat przyszłego waszego zwycięstwa. No dzisiaj zjazda, więc zaraz idziemy się przybierać. Przyjeżdża pan Łukasz. No co, będzie pocisk z k***a i tyle. Chwilowo zajęty, musiałem balas zrzucić, by była szybsza zrywka, wiecie o co chodzi. Czyli będzie jazda. Pewnie, że tak. Piękne zdjęcie. Zdjęcie chcesz? Mogę? Możesz. Naprawdę? Tak. Cyknij nam zdjęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad. Jakie pan odczuwa emocje przed nadchodzącym takim bardzo ważnym wydarzeniem? No ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że mam tutaj opinię jasnowidza i wiem, że teraz przypowiem przyszłość, czyli MOW Borowie, mistrzem Polski 2019. Dziękuję. Już? Witam pana Michała. Dzień dobry, witam wszystkich. Jakie towarzyszą ci emocje przed dzisiejszym meczem? Nie mogę się już doczekać mistrz. Takie bramki wpadną. Czy będzie pan królem strzelców? Mam taki zamiar, mistrzostwo najważniejsze, żeby zdobyć drużynowe. Bardzo dobrze. Jest pan tego świadom, że będzie pan przyszłym mistrzem Polski? Ja jestem świadom zawsze swoich słów i czynów. Bardzo się cieszymy. Dziękuję. Dziękuję. Na meczek, nie? Wygrać. Jazda. Dlaczego ja poszedłem?
się nawet zaraz szykować. Łukasz? Tak. Jesteście już dla mnie mistrzem Polski. Każdy, bo nie jeden tu został, ale mógł być już w domu. Udowodnił, że macie cel w życiu, że macie coś do zdobycia, że jesteście jeszcze już na straconej pozycji i jak się niektórym wydaje, że każdy z was ma cel, umie się podporządkować temu celu, że kurde, przedłużacie ośrodek, chodzicie 3 razy w tygodniu, poświęcacie swój czas, macie cel w życiu, do tego dążymy. Udowodnimy to teraz, że jesteśmy czegoś warci, już samym tym byciem w finale. I postawmy tą kropkę na dni. Dawaj, dawaj! Wszyscy zajebać! Jasne. Zwycięzcą dzisiejszych mistrzostw została drużyna z Borowia. W ostatnim meczu naszym na tak wielkim turnieju zostaliśmy po raz kolejny mistrzem Polski. Zgarnęliśmy wszystko, co kurde było do zgarnięcia. Jesteśmy najlepsi na trawie, jesteśmy najlepsi na hali. Jesteśmy po prostu mistrzem Polski. Zostało mi tylko powiedzieć jedno. Misz, Borowie! Życie ją otruje.